Osiedle Lipowe w Kleszczewie to ciekawe miejsce dla rodzin, które blisko Poznania chcą czuć się komfortowo zarówno we własnym domu, jak i w jego otoczeniu. Dlatego najpierw zapraszam Was na spacer po Kleszczewie. Kleszczewo to dobry adres dla osób żyjących dynamicznie. Bezpośredni wjazd na drogę ekspresową S5 i dalej na autostradę pozwala na sprawny dojazd do Poznania w 15 minut. A po drodze dzieci można podrzucić do szkoły i przedszkola, które działają w odległości 1,5 km od osiedla. Starsze dzieci do miasta mogą dojechać same autobusem, co ważne, w ramach jednego zintegrowanego biletu. Natomiast, żeby wypocząć na świeżym powietrzu, nie trzeba nigdzie jechać. Zabytkowy park w Kleszczewie to idealne miejsce na rodzinny spacer. Klimatyczne alejki, plac zabaw i strefa aktywnej rekreacji sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tym bardziej, że drzewa dają przyjemny cień, a stawy tworzą mikroklimat, gdzie naprawdę można odpocząć. Kleszczewo już znamy. Teraz zobaczmy, jak można tutaj mieszkać. Osiedle Lipowe to czteropokojowe domy szeregowe z bogatym pakietem udogodnień. Parter domu tworzy korytarz z miejscem na szafę, osobne pomieszczenie gospodarcze z pralnią, toaleta i duża, ponad 30-metrowa część dzienna z kuchnią. Od razu po wejściu do domu zwróciłam uwagę na wysokość pomieszczeń wynoszącą prawie 3 metry, która sprawia, że pomieszczenia są przestronne i przy odpowiedniej aranżacji mogą wyglądać naprawdę elegancko. Każdy dom na osiedlu Lipowym posiada też w standardzie ogrzewanie podłogowe na parterze i w łazience na piętrze. Sprzątanie w całym domu ułatwi instalacja odkurzacza centralnego. To elementy znacznie podnoszące komfort mieszkania. Kolejnym dodatkiem jest okno odstawno-przesuwne, które po otwarciu nie zajmuje miejsca w salonie, a także osobna pralnia i pomieszczenie gospodarcze z miejscem na suszarkę, wózek dziecięcy i rowery. Funkcjonalnie rozplanowano też strefę prywatną. Na piętrze znajdziemy aż 3 sypialnie o powierzchni wynoszącej od 9 do 12 metrów kwadratowych, garderobę oraz łazienkę. Zobaczcie, że w pokojach wstawiono naprawdę duże okna, dobrze doświetlające wnętrza. Co ważne, wszystkie wyposażono w elektrycznie sterowane rolety okienne, więc poziom nasłonecznienia można regulować. Moją uwagę zwróciła oczywiście oddzielna garderoba, która z łatwością pomieści sporą część ubrań. Niejednej rodzinie przypadnie też do gustu łazienka o powierzchni aż 9 metrów kwadratowych. Nie trzeba więc wybierać wanna czy prysznic, bo zmieszczą się tu obie. Kleszczewo zrobiło na mnie naprawdę dobre wrażenie. Najbardziej spodobał mi się klimatyczny park, gdzie można świetnie odpocząć. Dom na osiedlu Lipowym również pozytywnie mnie zaskoczył. Wysokie pomieszczenia i takie dodatki jak ogrzewanie podłogowe i własna garderoba sprawiają, że warto tu zajrzeć, szukając nowego domu blisko Poznania.